467. 467 był. Nie, 467. Nie było 467. 466 muszę. Przepraszam, jest tu. Nie, dobrze, to był druk 466. Ten co był? To nie stanie słowa. 467, to już w tej chwili było to. Nie, 466. To mam inaczej po prostu. Panie radny, teraz jest druk 467. Druk 466 dotyczył anulowania uchwały 390. Tak, panie radny, zgadza się? Znaczy inaczej, ja właśnie przygotowałem uchwałę, to dostałem też od Dominika, wymieniam się informacjami, tylko z tego co wiem, w paragrafie drugim są to pole inwestycyjne dla mnie. I w tym momencie one wchodzą z paragrafu drugiego te wszystkie zadania. Nie no, dobrze, znaczy to tak. Tak. Paragraf drugi to są zadania inwestycyjne, w związku z tym nie powinno być wskazane zadania 4, 5, 6, 7, bo to są zadania remontowe, jak pana na to wskazuje, one powinny być do paragrafu pierwszego. To może być takiej samej kolejności. Zadania wskazane w paragrafie drugim to są zadania inwestycyjne i one powinny być w paragrafie drugim w pracach budowlanych i modernizacyjnych, czyli powinny być na przykład na miejscu 4, 5, 6. 4, 5, 6. Poza tym przygotowanie materiałów niezbędnych do budowy miejsc parkingowych przy Meissnera Hałdnika i w ulicy Bodkowica, też budowa miejsc parkingowych, to są zadania wieloletnie, którego rozpoczynamy nowe inwestycje, w związku z tym powinien być stosowny wniosek do WPR-u też przedstawiony. Może to można zrobić na następnej sesji, niemniej jednak temu, co powinien towarzyszyć wraz z pełną wyceną zadań, skazaniem tych wszystkich kwot tam na lata i tak dalej. To trzeba przesunąć po prostu, jedną grupę. No, wpisanie do prac budowlanych modernizacyjnych, czyli do puli inwestycyjnej. No tak, remont pośrednio odwrotnie, zgadza się. Czyli dokładnie zadanie paragrafu 4, 5, 6, 7 z paragrafu drugiego. Drugiego wchodzi na miejsce drugie, trzecie, czwarte, piąte, stóż do paragrafu pierwszego. Nie, wchodzi na miejsce pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Ponieważ te zadania, które masz w paragrafie pierwszym, to nie są zadania remontowe, tylko modernizacyjne i budowlane i one powinny przejść do paragrafu drugiego. Wiem, widzę. Jedno, drugie. Dobra, czyli paragraf... Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, tak, 4, 5, 6, 7 w porządku paragrafu do pierwszego. 1, 2, 3, 4, tak? Tak. Tak, a zadania 1, 2, 3 z paragrafu pierwszego wchodzą na następne miejsce do paragrafu drugiego po ulicy Wodkowica. 4, 5, 6, 4, 5, 6, tak? Tutaj do puli remontowej, szanowny panie radny, nie składałem tego, gdyż nie mamy wniosku, nie wiemy jakie są wyceny, jakie są koszty wobec tych przedstawionych propozycji. No to musi być remontator. 1, 2, 3, 4 te remonty muszą być remontach. Wcale nie musisz tutaj w koszt remonta podawać, bo to jest biuro. Takie wyceny, więc to nie jest potrzebne na dzień dzisiejszy. No nie wiem, ja bym zrobił tak, bo w paragrafie pierwszym był remont chodnika powrócona w drogi, remont chodnika przy Miejskiej Bocznej, remont chodnika miejsc parkingowych przy Starmierza 12 i remont chodnika przy Meissnera do ulicy Dobrze. To jeszcze chodzi o ulicę Chałupnika. I te cztery zadania byłyby w paragrafie pierwszym na cel remontowy. Natomiast w paragrafie drugim były te trzy pierwsze zadania, które muszą być pierwsze. Tak, to są inwestycje. Tak, można to te podać ostatecznie. Bo to są zadania, one są wskazane w tym WPF-ie, więc one muszą być pierwsze, to są zadania inwestycyjne. I te trzy zadania z paragrafu pierwszego, które są w tym projekcie z paragrafu pierwszego, to te przygotowania materiałów powinny mieć kolejne miejsca w paragrafie drugim. Trzeba po prostu zamienić to, bo to też nie No to wpiszemy, dobrze, więc czytam. Czytam Państwu tak. Paragraf pierwszy ustala się następujący zakres prac remontowych drugich chodników i jest. Jeden, remont chodników po obu stronach ulicy drogi, kwota około, jak pisałem, 100 tysięcy złotych. Bez kwoty, dobra. Kwoty, jak się mówi, jest kosztorysu. Dobra, wykreślamy kwotę.
Punkt drugi, remont chodnika przy ulicy Myńskiej Bocznej od mostu do ulicy Myńskiej. Punkt trzeci, remont chodnika miejsc parkingowych przy ulicy Stanisława Zeskarbnierza 12. Punkt czwarty, remont chodnika od ulicy Meissnera do ulicy Żwirki i Wigury. Punkt piąty jeszcze dochodzi tutaj, remont chodnika przy ulicy Kwartowej. Przy ulicy Słoneckiego. Słoneckiego Kwartowej, to wtedy wybierzemy kawałek. Słoneckiego i Kwartowej, a teraz paragraf pierwszy, tak. Tak, jest, zamykamy paragraf pierwszy, a paragraf drugi ustala się następujący zakres prac remontowych, prac budowlanych i modernizacyjnych ulic lokalnych wraz z oświetleniem. W paragrafie drugim punkt pierwszy staje bez zmian, punkt drugi staje bez zmian, punkt trzeci staje bez zmian i punkt czwarty to jest przygotowanie materiałów niezbędnych do budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji WZP, decyzji środowiskowej przy skrzyżowaniu ulicy Meissnera i Wałkownika. Punkt piąty, przygotowanie materiałów niezbędnych do budowy miejsc parkingowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej przy ulicy Wodkowica od niej ulicy Ugorek do ulicy Janickiego. Dobrze, i teraz paragraf trzeci. Środki finansowe niewykorzystane na realizację poziomych zostaje. Paragraf czwarty, wszelkie prace remontowe, modernizacyjne chodników na terenie dzielnicy trzeciej z kostki rukowej. To zostaje paragraf piąty. Problem jest formalny, bo nie ma zarządu, nie możesz... No właśnie, to jest w treściach, na to uwagę. W związku z tym ja taką poprawkę zgłoszę. O, dobrze, nie ma to, dobrze. I zaznaczałem poprawkę, będzie przegłosować. Dobrze. Proszę o poprawkę, którą przedstawiłem Państwu. Proszę o... Proszę poprawkę. Kto jest za wprowadzeniem poprawki, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pani Karina. Jako pytanie, skąd się wzięła ten rewizja? Ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, że rozmontujemy rozszerzenie miejsca parkingowego na Wódkowica. To już nie było takiej komunikacji. Bardzo się wyjaśniło. A to dobrze, bo ja tylko się pytam, bo chciałabym coś wiedzieć, nie? Chodzi Pani o... Teraz wczoraj na Komisji Infrastruktury na ten temat my rozmawiali i coś wszystkie wczoraj, tak? I że ewentualnie... Przepraszam bardzo, przepraszam najmocniej. Chodzi Pani o... O budowę miejsc parkingowych. To Ty zgłaszałeś Pani. Przy ulicy Błotkowica, tak? O, to czyli no przy ulicy. Między Gorkiem a Janickiego, tak? Mhm. To była akurat, ja też rozmawiałem z radnymi miejsca, z panią radną nie rozmawiałem. A bo to jest moje miejsce? Nie. Z panią radną nie rozmawiałem z tego powodu, już nie widzieliśmy się, a były wnioski też od mieszkańców, ja zresztą już od dłuższego czasu rozmawiałem. Jako mogę wyjaśnić, jako szeregowy radny, rozmawiałem wcześniej. Zarząd zaproponował, będzie krótko. Wcześniej rozmawiałem z panem Misiem na ten temat. Nie było akurat. Rozmawiałem kiedyś, ale nie było na tym. Nie było to akurat w planach. Rozmawiałem z panią Anusikiem. Nie, bo rozmawiałem wcześniej jako z panem Misiem, jako przewodniczącym dzielnicy. Jej zarząd nie przedstawił tej propozycji nigdy. Ja rozmawiałem też z panią Karoliną nie rozmawiałem, ale wiedziałem, że na przykład będzie jak najbardziej zadowolona z tej propozycji. Chciałem Państwu też przygotować jako... Rozumiem, ja właśnie możemy wycofać. Nie wycofuję, bo rozumiem, że te parkingi, bo chciałabym już teraz wiedzieć, będą w tym pasie zieleni, którzy jest na pasie zieleni, tak. No to kiedyś był pomysł, jest się już go realizuje. I rozmawiałem jeszcze, chciałbym dać panią Anusikiej, ona nie do końca może nam się udać zrealizować, ale będzie tak, że na przykład wystąpimy, jak jest dokumentacją, tak to będziemy zgłaszać jak 110 miejsc i tam w tym miejscu, żeby to wykorzystać. Pamiętać do tego zadania i do tego drugiego zadania, którego nie mam przyjaciół. Będzie też prowadzone jak najbardziej. Proszę bardzo, pan radny Jacek Wojsk. Proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili w obszarze, co prawda nie mojego terenu radnego, ale sąsiedni. I tam ciągnie się od dobrych 8 lat sprawa zapadającego się gruntu.
po wykonaniu nowej nawierzchni i nowych kominków przy ulicy Ugory, w rejonie właśnie naprzeciwko ulicy, naprzeciwko rejonu ulicy Ugory przy bloku 10B, zaczęło się tworzyć zamawisko. Ja je odfotografowałem, wysyłali mnie z panem Dominikiem Jastrowcem zdjęcia, informowano nas, że jak będzie robiony kompleksowy przegląd kanalizacji, to do tego dojdzie. No to już mija, rzeczywiście niedługo będzie pewnie 10 lat, może przesadzam, ale na pewno powyżej 5 lat. I to zamawisko wciąż istnieje. Pojawiają się tam od czasu do czasu zatrudnienia tymczasowe. Chłodnik się tam już rozjechał na bok. Tam przechodzą setki ludzi do kościoła. Ten chodnik w tym miejscu zaczyna się zapadać. Te dłubki zaczynają, znaczy nie dłubki, bo te kostki zaczynają spadać. Wypełniane to jest różnymi wypełniaczami. A to flaszkami, a to jakimiś materacami starymi. I to wciąż ta dziura... Jakie to zapadnisko jest takie duże? To zapadnisko ma około 1,5 metra na 1,5 metra. Więc różne kawałki, różne rzeczy tam są wrzucane. I wciąż nie ma odpowiedzi, co się tam dzieje, dlaczego to się tam dzieje. A chodnik, tak jak przewidywałem zaraz po zrobieniu, chodnik już w tej chwili w tym miejscu jest też rozjechany i dwie drabinkowe płyty już leżą. No to jest naprzeciwko Ugorka 10B. Znaczy inaczej. Jak tam byliśmy wielokrotnie na różnych odbiorach, ja to pokazywałem. Jeszcze poprzednio pani pisze, potem właśnie pani pisze. I wciąż nic się z tym nie dzieje. Przepraszam, nie chcę takiego słowa, ale cholera bierze, że tak, z taką głupią dziurą ani politycy, ani zwykli radni sobie nie mogą poradzić. Znaczy, ja mogę odpowiedzieć na imieniu zarządu i nie otrzymałem żadnego wniosku w tej sprawie. Nikt tego nie zgłaszał, więc... Przecież Straż Miejska miała zdjęcia, to pan Dominik pamięta tę sprawę, bośmy razem z tą dziurą walczyli i wciąż nie wiem. Ale przepraszam, nie wiem, może... Nie jest to na moim terenie, więc nie jest głupio się upominać, ale przypominam. Ale po co to, proszę pan przewodniczący, to za to zanotowałem, udam się w to miejsce i postaram się w jakiś sposób tutaj... Zadziałać, no. Przystąpię do procedowania wokół projektu zarządu wraz z poprawką. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Uchwała została podjęta.